Myślała wtedy, że może Niemcy zabiorą ich na jakiś plac zabaw, a może Niemcy pokażą dzieciom delfiny, rekiny. Witamy w kolejnym odcinku History Hiking. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam wstrząsającą, pełną dramatycznych wydarzeń historię pani Mirosławy Wąsikowskiej. Bohaterkę naszej dzisiejszej opowieści poznałem kilka lat temu i wielokrotnie odwiedzałem ją w jej mieszkaniu w Mysłakowicach. Nagrałem z nią kilka lat temu wywiad i uznaliśmy wspólnie z zespołem History Hiking, że jest to odpowiedni moment, aby o jej wspomnieniach opowiedzieć. Jej historię naprawdę warto znać. To kilka obozów koncentracyjnych, to pobyt na Syberii i wszystko to widziane oczami dziecka. Pani Mirosława do dziś utrzymuje, że dzieciństwo nie wie jak wygląda, ponieważ zostało jej zabrane. I dziś właśnie o tym Wam opowiemy. O wspomnieniach obozowych, widzianych oczami małej, niebezbronnej dziewczynki. Zanim jednak przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka, musimy Wam powiedzieć o tym, że misję realizowania wycieczek historycznych, misję propagowania historii możemy realizować dzięki wsparciu naszych sponsorów. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. To łatwy i prosty w obsłudze VPN. Surfshark szyfruje Wasz ruch w internecie, przez co Wasza działalność w sieci pozostaje anonimowa. Mało tego, dzięki Surfsharkowi możecie oglądać także filmy, które nie są dostępne w naszym kraju. Na jednym koncie możecie szyfrować swój ruch w sieci na kilku różnych urządzeniach elektronicznych. Mogą to być smartfony, komputery stacjonarne, laptopy czy tablety. Korzystając z oferty Surfshark macie naprawdę ogromne zniżki. Co więcej, możecie korzystać z Surfsharka przez 3 miesiące za darmo. Link do łatwej i prostej rejestracji znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz, drodzy widzowie, zapraszam Was na wstrząsający odcinek. Panią Mirosławę poznałem trochę przypadkowo kilka lat temu. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie moja znajoma, która opiekowała się kobietą w jej skromnym mieszkaniu w Mysłakowicach i powiedziała mi, że jest świadek historii, kobieta, która opowiada o bardzo strasznych rzeczach. Opowiada o obozach koncentracyjnych, opowiada o swoim dzieciństwie. Długo nie myśląc, wsiadłem w samochód i pojechałem do Mysłakowic. W zasadzie pierwszy kontakt z panią Mirosławą już uzmysłowił mi, że ja naprawdę mam do czynienia z osobą wyjątkową. Zauważyłem, że nasza bohaterka, choć pani Mirosława nigdy nie chciałaby, żebym nazywał ją bohaterką, tą wojnę i te swoje wspomnienia w głowie ma cały czas. Na przykład, kiedy robiła kanapki, to zauważyłem, że nie smarowała ich w całości masłem, albo tego masła dawała bardzo niewiele. I postanowiłem, że zapytam jej wprost, dlaczego tak robi. Powiedziała mi, że to z szacunku dla jej współwięźniów, którzy na jej oczach umierali z głodu. Pamiętam też taką sytuację, w zasadzie nie zapomnę jej nigdy, kiedy wspólnie z moimi kolegami postanowiliśmy w jakiś sposób pani Mirosławie pomóc. Starsza kobieta, samotna, skromne mieszkanie, postanowiliśmy, że odmalujemy jej mieszkanie, bo generalnie pani Mirosława tego chciała. Pojechaliśmy, zrobiliśmy tą prostą czynność, nic szczególnego, zwykłe malowanie mieszkania. I pani Mirosława podeszła po całym małym remoncie do mnie, uścisnęła mnie i ze łzami w oczach powiedziała tak: panie Maćku, dlaczego ja? Czym sobie zasłużyłam? Przecież takich jak ja były miliony. Zaimponowało mi też bardzo to, że pani Mirosława jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Zauważyłem, że bardzo kocha zwierzęta. W zasadzie zaryzykowałbym stwierdzeniem, że jej psy jedzą lepiej niż ona. Zauważyłem, że jest też osobą, która szczerze wierzy w Boga i o religii wypowiada się w bardzo interesujący sposób. Pomimo wszystkich strasznych przeżyć, pomimo strasznych chwil, pomimo utraty bliskich, ta kobieta nigdy nie zatraciła swojej wiary. Wręcz przeciwnie, mówiła mi, że Bóg był z nią do końca i zawsze słuchał jej modlitw, także w obozach koncentracyjnych.
Zacznijmy od początku. Pani Mirosława pochodzi z Bośni i Hercegowiny. Urodziła się w miejscowości Koniec. Z czasem przeniosła się do Sarajewa, gdyż jej ojciec, jako pracownik kolei, otrzymał tam mieszkanie. Dla naszej bohaterki wojna zaczęła się w roku 1941, kiedy Niemcy, Włochy, Węgry i Bułgaria wchodzą na tereny Jugosławii. Pani Mirosława miała 7 lat, gdy do jej domu, dokładnie o 1:13, zapukali niemieccy oprawcy i powiedzieli tylko jedno zdanie. Macie 20 minut, wyjeżdżacie. Mama pani Mirosławy nie znała języka niemieckiego, więc dopiero sąsiad wytłumaczył, o co tym bandytom chodzi. Powiedział, słuchajcie, musicie się spakować, wyjedziecie do obozu koncentracyjnego, Niemcy chcą was wywieźć. Nie było czasu na pakowanie, więc każdy wziął to, co miał pod ręką i cała rodzina przeniosła się do Sarajewa na dworzec kolejowy, gdzie czekali na dalszy rozwój wydarzeń. Warto też zaznaczyć, że jeden z braci pani Mirosławy był lotnikiem i kiedy wybuchła wojna w Jugosławii, to dostał się do jugosłowiańskiej partyzantki, za co został rozstrzelany w Kosowie. Ojciec pani Mirosławy miał szczęście, bo akurat wtedy, kiedy jego rodzinę wywożono, przebywał w trasie. Matka pani Mirosławy z 8 dzieci z Sarajewa wagonami bydlęcymi dostała się do Wiednia, skąd wojskowymi ciężarówkami niemieccy oprawcy przetransportowali ludzi do Buchenwaldu. Tam rodzinę rozdzielono. Nasza bohaterka jako 7-letnia dziewczynka otrzymała metalową tabliczkę zawieszoną na szyję z jej numerem, imieniem, nazwiskiem. Przez cały ten czas mała dziewczynka myślała, że wszystko to, co się dookoła niej dzieje, to zabawa. Pani Mirosława opowiadała mi, że myślała wtedy, że może Niemcy zabiorą ich na jakiś plac zabaw, a może Niemcy pokażą dzieciom delfiny, rekiny. Gdy rodziny rozdzielono, to dziewczynka była przekonana, że za chwilę będą bawić się w chowanego, a kiedy już wrócą, to będą grać w karty. Dopiero później zdała sobie sprawę, że znalazła się w niemieckiej niewoli. Dziecko dość szybko zdało sobie sprawę, że to wcale nie są żarty. W pewnym momencie, już w Buchenwaldzie, do dziewczynki podszedł Lagerführer, który wrzeszcząc na nią, powiedział takie zdanie. Verfluchte Partisane Hund! Dziewczynka stała, patrzyła w oczy temu bandycie i mówiła, o co ci chodzi? Ja nie znam niemieckiego. Nie wiem, co ty do mnie mówisz. Czego ty ode mnie chcesz? Ten we wściekłości wyjął swoją szpicrutę i kilka razy uderzył dziewczynkę. Dziewczynka, nie rozumiejąc języka niemieckiego, zadawała sobie i oprawcom pytania. Co oni do mnie mówią? Co wy ode mnie chcecie? Kiedy Niemcy krzyczeli do ludzi, Ruhe, Ruhe, to dziewczynka mówiła, jakie rury, o czym oni rozmawiają? Była bośniaczką, jak miała rozumieć język niemiecki? Żywiołowa, energiczna, pełna życia i chęci do życia dziewczynka obrywała za to, że po prostu nie rozumiała języka swoich oprawców. W Buchenwaldzie nasza bohaterka spędziła rok. Po co ty mnie bijesz? Co ja tobie zrobiłam? Nic ci nie zrobiłam. Czemu mnie bijesz? No powtarza to. Pani Mirosława już jako dziewczynka miała swój bardzo mocny, powiedziałbym, charakter, co zresztą dało się wyczuć także w rozmowie z nią. Nie chciała, żeby ktoś mówił do niej, że jest psem. Jak mówiła w wywiadzie ze mną, była dumną córką maszynisty i nie chciała, żeby ktoś ją tak nazywał. Nie rozumiała języka niemieckiego i nie chciała w tym języku mówić. Z Buchenwaldu trafiła do Düsseldorfu, gdzie spędziła kolejne pół roku.
Tam opowiadała mi o sytuacji, kiedy pewnego dnia Niemcy ustawili wszystkich więźniów na placu Apelowym. Ustawili w szeregu i kazali wszystkim krzyczeć Heil Hitler. Dziewczynka nie wiedziała, jak to się wymawia, skąd miała to wiedzieć. Po drugie, nie chciała tego mówić, więc stojąc w tym szeregu, krzyczała Daj Hitler! Daj Hitler! I wyłapał to obozowy kapo. Podszedł do niej, złapał ją za ucho i powiedział Hitler ma ci coś dać? Ty głupi partyzancki psie! Dał jej miotłę do ręki i kazał zamiatać. Pani Mirosława z Buchenwaldu zapamiętała też Lagerführera, który był Austriakiem. Zszokowało mnie to, że powiedziała mi, że on by mimo wszystko był dobrym człowiekiem i początkowo chciał jej pomóc. Kiedy ona się stawiała, była taka krnąbrna i ciekawska, zadawała dużo pytań, to on podszedł do niej i powiedział nie stawiaj się, rób wszystko, co mówimy i nie stawiaj żadnego oporu. Im mniej pytań zadajesz, tym lepiej. Jeśli będziesz nasze polecenia wykonywać, to przeżyjesz. Gdy pani Mirosława to usłyszała, to wściekła się. Powiedziała, że on nie jest jej ojcem i nie będzie wydawał jej poleceń. Ten złapał dziewczynkę za szyję, kopnął, ustawił w szeregu. Ot i dobroć w wykonaniu obozowych oprawców. Pani Mirosława mówiła, że nie chciała, żeby ktoś jej rozkazywał. Co więcej, nie bała się. Gdy zapytałem panią Mirosławę, czy ona nie bała się tak stawiać, czy nie bała się w taki sposób zachowywać w obozie koncentracyjnym, powiedziała, że nie, że jest to jugosłowiański charakter. Zabili mi brata, ja też mogłam zginąć. Mogli mnie zastrzelić, ale na pewno nie chciałabym wykonywać ich poleceń. Naprawdę tak mi powiedziała. Uważała też, że właśnie przez swój charakter Niemcy przewozili ją z obozu do obozu, chcąc się jej pozbyć. Tak, aby się jej pozbyć, ale niekoniecznie zabijać. O nie, w życiu nie, tego nie powiem. Wszyscy mówili, a ja mówiłem, daj Hitler. Daj Hitler. Z Düsseldorfu nasza bohaterka trafiła do Mauthausen. Pierwsze jej zdanie o tym właśnie obozie brzmiało, że ten obóz był straszny, że był koszmarny. I chyba najbardziej z całego pobytu w Mauthausen pani Mirosława zapamiętała Lagerführera o nazwisku Stein, który potwornie mścił się na więźniach. Katował ich bez większego powodu i podchodził do nich mówiąc straszne zdania. Mówił, że wszystkich pozabija, wytnie ich w pień, nikt nie zostanie, pozabija do zera. A wszystko to było spowodowane, że na wojnie miał stracić kogoś z rodziny. Gdy wypowiadał te ohydne słowa do więźniów, mała dziewczynka, pani Mirosława, stała z rękami złożonymi jak do modlitwy i mówiła sobie w myślach, Panie Boże, zabij jego, a później nas. Kiedy mi to opowiadała, to zaśmiała się. Swoją drogą, opowieści pani Mirosławy były wypowiadane z tak niezwykłą lekkością, tak jakby to, co się wydarzyło w jej życiu, było czymś zupełnie normalnym, a nie traumatycznym i trudnym do opowiadania. Opowiadała to w sposób taki bardzo inny, a wiele rozmów ze świadkami przeszłości przeprowadziłem. Pani Mirosława jest też kobietą niezwykle błyskotliwą. Pamiętam, gdy pokazywała mi gazetę, jakąś gazetę informacyjną, w której były podkreślone flamastrem dwa nazwiska, a działo się to na kilka lat przed wybuchem wojny w Ukrainie. Było podkreślone nazwisko Putin, Łukaszenka. Pani Mirosława patrzy na mnie, pokazuje palcem i mówi, widzi pan, na tych trzeba uważać. No niesamowita kobieta. Wracając jeszcze do Mauthausen. Pani Mirosława zapamiętała, będąc dziewczynką, naprawdę straszną sytuację, z którą zresztą boryka się tak naprawdę do dziś. Zimą dziewczynka była zmuszona do tego, aby w taczce przewozić węgiel od jednego baraku do drugiego baraku. I pewnego dnia, kiedy prowadziła tą taczkę, zauważyła po drodze starą skarpetkę. Było jej zimno w dłonie, więc od razu pomyślała, że weźmie tą skarpetkę i założy ją jak rękawiczkę, żeby było jej po prostu cieplej.
W tym samym czasie niestety przechodził Stein, który podszedł do dziewczynki i zapytał: Was ma zduchia? A on, ona mu tłumaczy, że jest jej zimno, pokazuje, że zimno jej w dłonie, że chciała się po prostu ogrzać i przyłożyć sobie tą skarpetkę. Kiedy Stein to zobaczył, uderzył dziewczynkę, kopnął ją w biodra, tym samym je łamiąc, przez co dziewczynka trafiła do szpitala. Pani Mirosława do dziś ma problemy z tym biodrem, ma problemy z chodzeniem. 10 dni po wizycie w obozowym szpitalu leżała w baraku, nie mogąc ruszać się z bólu. Kiedy względnie wyzdrowiała i mogła się poruszać, Stein od razu zagonił ją do roboty i powiedział, że ma pracować szybko, bo inaczej zginie. Jeszcze w Mauthausen pani Mirosława poznała kobietę, która niejako postanowiła, że się nią zaopiekuje. I powtarzała krnąbrnej dziewczynce: przytakuj Niemcom, nie stawiaj się. Oni lubią, jak się im przytakuje. Odpowiadaj zawsze: ja, albo ja wol. A dziewczynka, gdy to usłyszała, powiedziała: ja wu? Ja żaden wu. Będę mówić po swojemu. Da. Ciekawe także jest to, co stało się ze Steinem. Pani Mirosława w rozmowie ze mną powiedziała, cytuję, że Bozia chyba jej modlitw wysłuchała, ponieważ Stein miał zginąć w jednym z baraków podczas bombardowania, a pani Mirosława przeżyła. I tak jak mówiła, Bóg zawsze wysłuchiwał jej próśb. Po roku w Mauthausen pani Mirosława wcale nie odzyskała wolności. Trafiła do jeszcze gorszego miejsca. Trafiła do Oświęcimia. Jej pierwsza myśl w głowie, kiedy już tam dotarła, to: dlaczego jest tu tyle ludzi? Boże, gdzie oni wszystkich tych ludzi pomieszczą? A jeśli nas pozabijają, to gdzie nas pochowają? Tam poznała kobietę o imieniu Greta, która mówiła jej to, co mówili inni chcący pomóc dziewczynce. Nie stawiaj się, wykonuj wszystkie polecenia, to przeżyjesz. W innym przypadku Niemcy po prostu cię zabiją. Dzisiaj narzekamy na naprawdę wiele rzeczy. Szef jest na mnie zły, zepsuło mi się auto. To nie jest mówienie w kategorii umniejszania problemom w czasach pokoju, ale pani Mirosława opowiadała, że będąc dzieckiem w niemieckich obozach koncentracyjnych, tak naprawdę musiała walczyć i pracować na wszystko, szczególnie na jedzenie. Ja od pani Mirosławy naprawdę wyszedłem innym człowiekiem, bo dostrzegłem, że problemy świata doczesnego w zasadzie nie istnieją. Dziewczynka w Oświęcimiu pamięta, jak musiała zimą rozkuwać lód na chodnikach i robiła to bardzo dokładnie. Takim drewnianym elementem uderzała w kostki lodu, tak aby, jak mówiła, broń Boże, nie potknął się ani nie pośliznął żaden Niemiec, bo wtedy byłby problem. Robiła to bardzo dokładnie. Nasza bohaterka pamięta też bardzo sytuację, która wstrząsnęła także i mną. Opowiadała mi, że pewnego dnia jeden z niemieckich zwyrodnialców zawołał ją, aby zaprowadzić ją do jednego z baraków. Dziewczynka weszła, oczywiście była przerażona, bo nie wiedziała, czego może się spodziewać. Ten pokazał na podłogę. Na podłodze leżał koc, a pod nim jakaś postać. W jednej chwili Niemiec odsłonił koc i oczom małej dziewczynki ukazała się martwa, naga kobieta z wyrytym na piersi Hakenkreuz. Pani Mirosława mówiła, że to była ofiara gwałtu, którą zamordowano, a niemiecki zwyrodnialec kazał dziecku sprzątnąć zwłoki zamordowanej kobiety. Małe dziecko pierwszy raz w życiu widziało nagą kobietę, a co dopiero ofiarę tak bestialskiej zbrodni. Dziewczynka nie chciała zwłok dotykać.
wybiegła z baraku i pobiegła do innego, aby o tym fakcie powiedzieć współwięźniom. Ci pomogli jej i zawinęli kobietę w koc, wynieśli z baraku. Co się z nią stało, co się stało z ciałem, no możemy się domyślać. Ten sam Niemiec, który kazał dziecku sprzątać zwłoki, nie odpuścił pani Mirosławie, tylko kazał jej wycierać krew po tej zbrodni. Pani Mirosława tego dokonała i podłogę wyczyściła tak, jak wspominała, jak czyste są buty oficera niemieckiego. Kiedy skończyła swoją pracę, Niemiec stanął nad nią, wyciągnął dwa cukierki za to, że dobrze pracowała i chciał dać dziecku do ręki. Pani Mirosława powiedziała, że ich nie wzięła. Absolutnie. Kłamała, że ma problemy z żołądkiem i nie może jeść cukierków. Powiedziała mi, że nigdy nic od tego zwyrodnialca by nie przyjęła. Przez cały ten czas dziewczynkę ganiano od jednej roboty do drugiej. Pewnego razu ludziom przebywającym w obozie powiedziano, że przez ten czas mają nie wychodzić z baraków, dlatego że istnieje bardzo poważne ryzyko bombardowań. Dziewczynka znów modliła się do Boga. Prosiła Go o to, aby bomba spadła gdziekolwiek. Niech spadnie gdzieś obok, ale nie na nasz barak. I tak też się stało. Przecież bombardowania fabryk w Obrenie-Birkenau były, ale bomba na barak, w którym przebywała dziewczynka, nie spadła. Więc Bóg posłuchał naszej bohaterki po raz kolejny. W Auschwitz-Birkenau nasza bohaterka spędziła niecały rok, po czym znalazła się w koncentracyjnym obozie dla dzieci w Łodzi. Tam, jak wynika z jej opowieści, nie było tak źle. Polskie kucharki w miarę opiekowały się tymi dziećmi. Warto też wspomnieć, że dzieci, które tam w Łodzi się znalazły, były sierotami. Dziećmi, które błąkały się, kradły, bo straciły swoich rodziców. Albo na przykład miały rodziców, którzy działali w polskim państwie podziemnym. Albo rodziców, którzy nie podpisali folksisty. Takie dzieci, szczególnie te młodsze, nie zawsze trafiały do obozów koncentracyjnych, ale właśnie także znajdowały się w takim obozie. Pani Mirosława doskonale pamięta wejście do Łodzi czerwonoarmistów, a w chwili ich wejścia ważyła 27 kg. I wyobraźcie sobie, że nawet oni byli w szoku, jak zobaczyli tak dużą ilość dzieci w tak fatalnym stanie. Pewnego dnia podszedł do dziewczynki jeden z czerwonoarmiejców i powiedział jej: ty się uspokój, nie przeżywaj, nie wiemy, co mamy z wami zrobić. Jest was ponad setka dzieci i nie mamy gdzie was zawieźć. Gdzie ty masz rodziców? Dziewczynka powiedziała, że nie wie, że byli, ale zniknęli. Pani Mirosława podkreślała mi też, że może to dziwne, ale ona nigdy się nie bała aż tak bardzo. Nie płakała tak jak inne dzieci, nie krzyczała za swoimi rodzicami. Nie była w stanie wytłumaczyć, czy było to spowodowane jedynie stresem, czy jeszcze jakimiś innymi emocjami, których nie da się tak jednoznacznie określić. Mówiła, że cały czas wierzyła, że rodzice gdzieś są. Skoro nas rozdzielili, to pewnie gdzieś są. Nasza bohaterka tym razem znalazła się w Moskwie, a jechała tam miesiąc. Opowiadała, że transport oczywiście był straszny, a dzieci, sieroty już w wagonach bydlęcych umierały z głodu i z zimna. Kiedy dojechali już na miejsce, to okazało się, że w Moskwie dla tych sierot nie ma po prostu miejsca, a żołnierze radzieccy, widząc w jakim stanie są dzieciaki, między sobą rozmawiali: a po co wy nam ich tu przywozicie? Przecież tu już nie ma miejsca. Przecież to trupy są. Co, mamy od razu ich pochować? Wszystko słyszała nasza bohaterka. Pani Mirosława doskonale pamięta też, że w Moskwie dostała coś w rodzaju płatków kukurydzianych. I było to tak smaczne, że smak zapamiętała do dziś. Po prostu przez cały ten czas była głodna, więc smak zapadł jej w pamięci. W Moskwie miejsca dla nich nie było. Więc dzieci przetransportowano do Władywostoku, gdzie ulokowano je w barakach. To tam nasza bohaterka od radzieckiego soldata dowiedziała się, że wojna się skończyła. Cóż to była za niesamowita chwila? Opowiadała, że w
Wszyscy wiwatowali, wszyscy świętowali. Żołnierz radziecki powiedział, że bomba już tu na was nie spadnie, jesteście bezpieczni. I pani Mirosława powiedziała, że wszystkie modlitwy były właśnie wysłuchane. Opowiadała, że modliła się o to, aby Bóg tych Niemców pozabijał, aby wywiózł ich gdzieś najlepiej na koniec świata, byleby dali nam spokój. W Związku Radzieckim pani Mirosława spędziła 3 lata, a w międzyczasie, przez cały ten okres, przez Czerwony Krzyż próbowała ją odnaleźć jej matka. Pewnego dnia do baraku wchodzi radziecki soldat i pyta się, imię, nazwisko. Ty jesteś Mirka? Tak, jestem Mirka. Nazwisko z domu. Birk, twój ojciec kim był? Maszynista. Patrzy w papierach, maszynista. Zgadza się. Dzieciom powiedziano, że jutro wyjeżdżają do Polski. I pani Mirosława, kiedy usłyszała, że wraca do Polski, to była przerażona, bo myślała, że znowu przewiozą ją do niemieckiego obozu. Uświadomiono jej, że nie, że tam już jest bezpiecznie. I po tym czasie znalazła się w Poznaniu, gdzie czekała na nią kobieta, której w zasadzie do dziś pani Mirosława nie uważa, jakoby była jej matką. Swoją mamę zapamiętała jako piękną kobietę o długich włosach, warkoczach do bioder. Teraz na dworcu czekała na nią smutna kobieta z krótkimi włosami, zmęczona, bez zębów. Do tego stanu doprowadziła ją wojna i jej doświadczenia. I wyobraźcie sobie, że pani Mirosława przez wiele, wiele lat nie wierzyła w to, że w Poznaniu odebrała ją jej matka. Mało tego, zwracała się do niej per pani. W jej głowie obraz dzieciństwa i chwil spędzonych z mamą wyglądał zupełnie inaczej. I ta kobieta dla niej była najpiękniejszą na świecie. Tu widziała kobietę, która po prostu była zdruzgotana, także pewnie z tęsknoty do swoich dzieci. Dopiero ojciec, i to po kilku latach od wojny, uświadomił dziewczynce, że to jest jej matka, żeby przestała ją traktować jak obcą osobę. Ale pani Mirosława tak naprawdę nigdy nie przestała jej tak traktować. Dopiero w latach 80., kiedy mama pani Mirosławy zmarła, a warto zaznaczyć, że naszej bohaterki na pogrzebie nie było, bo w tym czasie przebywała w sanatorium, to gdy odwiedziła jej grób, to było jej żal. I przepraszała ją wtedy, że zwracała się do niej w taki sposób, że nie traktowała jej jak matka i że przede wszystkim nie pożegnały się tak, jak należy się pożegnać. Oto, co wojna robi z ludźmi. Na dziś, drodzy widzowie, to wszystko. Tak naprawdę to, co wam opowiedziałem, to telegraficzny skrót wszystkich przeżyć, jakie pamięta nasza bohaterka. Dziękujemy, że byliście z nami po raz kolejny przed ekranami. Dziękujemy, że wspieracie kanał History Hiking. Dziękujemy także za wasze wsparcie na Patronite, bo to dzięki takiemu właśnie wsparciu możemy realizować nasze podróże. Dziękujemy za każdą subskrypcję, za każdy kciuk w górze, za każde udostępnienie naszego kanału. Oczywiście udzielajcie się w komentarzach, w miarę możliwości na każdy komentarz odpowiemy. Pamiętajcie też o ofercie naszego sponsora Surfshark. Link do łatwej, bezproblemowej i szybkiej rejestracji znajdziecie w opisie pod filmem. Drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim patronom. To dzięki wam możemy realizować kolejne odcinki. Jeśli chcesz wesprzeć naszą misję, skorzystaj z linku w opisie pod filmem. W zamian odwdzięczymy się różnymi bonusami, jak dostęp do ekskluzywnych filmów, których nie obejrzycie nigdzie indziej, zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, uwzględnienie w napisach końcowych i wiele innych. Wspierają nas Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, March Cin, Andreas Czyżewski, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Adam Piastowski, Galicja Productions, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Jarosław Zębek i wielu innych. Serdecznie wam za to dziękujemy.
myślała wtedy, że może Niemcy zabiorą ich na jakiś plac zabaw, a może Niemcy pokażą dzieciom delfiny, rekiny. Witamy w kolejnym odcinku History Hiking. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam wstrząsającą, pełną dramatycznych wydarzeń historię pani Mirosławy Wąsikowskiej. Bohaterkę naszej dzisiejszej opowieści poznałem kilka lat temu i wielokrotnie odwiedzałem ją w jej mieszkaniu w Mysłakowicach. Nagrałem z nią kilka lat temu wywiad i uznaliśmy wspólnie z zespołem History Hiking, że jest to odpowiedni moment, aby o jej wspomnieniach opowiedzieć. Jej historię naprawdę warto znać. To kilka obozów koncentracyjnych, to pobyt na Syberii i wszystko to widziane oczami dziecka. Pani Mirosława do dziś utrzymuje, że dzieciństwo nie wie jak wygląda, ponieważ zostało jej zabrane. I dziś właśnie o tym Wam opowiemy. O wspomnieniach obozowych, widzianych oczami małej, niebezbronnej dziewczynki. Zanim jednak przejdziemy do sedna dzisiejszego odcinka, musimy Wam powiedzieć o tym, że misję realizowania wycieczek historycznych, misję propagowania historii możemy realizować dzięki wsparciu naszych sponsorów. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. To łatwy i prosty w obsłudze VPN. Surfshark szyfruje Wasz ruch w internecie, przez co Wasza działalność w sieci pozostaje anonimowa. Mało tego, dzięki Surfsharkowi możecie oglądać także filmy, które nie są dostępne w naszym kraju. Na jednym koncie możecie szyfrować swój ruch w sieci na kilku różnych urządzeniach elektronicznych. Mogą to być smartfony, komputery stacjonarne, laptopy czy tablety. Korzystając z oferty Surfshark macie naprawdę ogromne zniżki. Co więcej, możecie korzystać z Surfsharka przez 3 miesiące za darmo. Link do łatwej i prostej rejestracji znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz, drodzy widzowie, zapraszam Was na wstrząsający odcinek. Panią Mirosławę poznałem trochę przypadkowo kilka lat temu. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie moja znajoma, która opiekowała się kobietą w jej skromnym mieszkaniu w Mysłakowicach i powiedziała mi, że jest świadek historii, kobieta, która opowiada o bardzo strasznych rzeczach. Opowiada o obozach koncentracyjnych, opowiada o swoim dzieciństwie. Długo nie myśląc, wsiadłem w samochód i pojechałem do Mysłakowic. W zasadzie pierwszy kontakt z panią Mirosławą już uzmysłowił mi, że ja naprawdę mam do czynienia z osobą wyjątkową. Zauważyłem, że nasza bohaterka, choć pani Mirosława nigdy nie chciałaby, żebym nazywał ją bohaterką, tą wojnę i te swoje wspomnienia w głowie ma cały czas. Na przykład, kiedy robiła kanapki, to zauważyłem, że nie smarowała ich w całości masłem, albo tego masła dawała bardzo niewiele. I postanowiłem, że zapytam jej wprost, dlaczego tak robi. Powiedziała mi, że to z szacunku dla jej współwięźniów, którzy na jej oczach umierali z głodu. Pamiętam też taką sytuację, w zasadzie nie zapomnę jej nigdy, kiedy wspólnie z moimi kolegami postanowiliśmy w jakiś sposób pani Mirosławie pomóc. Starsza kobieta, samotna, skromne mieszkanie. Postanowiliśmy, że odmalujemy jej mieszkanie, bo generalnie pani Mirosława tego chciała. Pojechaliśmy, zrobiliśmy tą prostą czynność, nic szczególnego, zwykłe malowanie mieszkania. I pani Mirosława podeszła po całym małym remoncie do mnie, uścisnęła mnie i ze łzami w oczach powiedziała tak: panie Maćku, dlaczego ja? Czym sobie zasłużyłam? Przecież takich jak ja były miliony. Zaimponowało mi też bardzo to, że pani Mirosława jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Zauważyłem, że bardzo kocha zwierzęta. W zasadzie zaryzykowałbym stwierdzeniem, że jej psy jedzą lepiej niż ona. Zauważyłem, że jest też osobą, która szczerze wierzy w Boga i o religii. Wypowiada się w bardzo interesujący sposób. Pomimo wszystkich strasznych przeżyć, pomimo strasznych chwil, pomimo utraty bliskich, ta kobieta nigdy nie zatraciła swojej wiary. Wręcz przeciwnie. Mówiła mi, że Bóg był z nią do końca i zawsze słuchał jej modlitw, także w obozach koncentracyjnych.
Zacznijmy od początku. Pani Mirosława pochodzi z Bośni i Hercegowiny. Urodziła się w miejscowości Konic. Z czasem przeniosła się do Sarajewa, gdyż jej ojciec, jako pracownik kolei, otrzymał tam mieszkanie. Dla naszej bohaterki wojna zaczęła się w roku 1941, kiedy Niemcy, Włochy, Węgry i Bułgaria wchodzą na tereny Jugosławii. Pani Mirosława miała 7 lat, gdy do jej domu, dokładnie o 1.13, zapukali niemieccy oprawcy i powiedzieli tylko jedno zdanie. Macie 20 minut, wyjeżdżacie. Mama pani Mirosławy nie znała języka niemieckiego, więc dopiero sąsiad wytłumaczył, o co tym bandytom chodzi. Powiedział, słuchajcie, musicie się spakować, wyjedziecie do obozu koncentracyjnego, Niemcy chcą was wywieźć. Nie było czasu na pakowanie, więc każdy wziął to, co miał pod ręką i cała rodzina przeniosła się do Sarajewa na dworzec kolejowy, gdzie czekali na dalszy rozwój wydarzeń. Warto też zaznaczyć, że jeden z braci pani Mirosławy był lotnikiem i kiedy wybuchła wojna w Jugosławii, to dostał się do jugosłowiańskiej partyzantki, za co został rozstrzelany w Kosowie. Ojciec pani Mirosławy miał szczęście, bo akurat wtedy, kiedy jego rodzinę wywożono, przebywał w trasie. Matka pani Mirosławy z 8 dzieci z Sarajewa wagonami bydlęcymi dostała się do Wiednia, skąd wojskowymi ciężarówkami niemieccy oprawcy przetransportowali ludzi do Buchenwaldu. Tam rodzinę rozdzielono. Nasza bohaterka jako 7-letnia dziewczynka otrzymała metalową tabliczkę zawieszoną na szyję z jej numerem, imieniem, nazwiskiem. Przez cały ten czas mała dziewczynka myślała, że wszystko to, co się dookoła niej dzieje, to zabawa. Pani Mirosława opowiadała mi, że myślała wtedy, że może Niemcy zabiorą ich na jakiś plac zabaw, a może Niemcy pokażą dzieciom delfiny, rekiny. Gdy rodzinę rozdzielono, to dziewczynka była przekonana, że za chwilę będą bawić się w chowanego, a kiedy już wrócą, to będą grać w karty. Dopiero później zdała sobie sprawę, że znalazła się w niemieckiej niewoli. Dziecko dość szybko zdało sobie sprawę, że to wcale nie są żarty. W pewnym momencie, już w Buchenwaldzie, do dziewczynki podszedł Lagerführer, który wrzeszcząc na nią powiedział takie zdanie: Verfluchte Partisane Hund! Dziewczynka stała, patrzyła w oczy temu bandycie i mówiła: o co ci chodzi? Ja nie znam niemieckiego. Nie wiem, co ty do mnie mówisz. Czego ty ode mnie chcesz? Ten we wściekłości wyjął swoją szpicrutę i kilka razy uderzył dziewczynkę. Dziewczynka, nie rozumiejąc języka niemieckiego, zadawała sobie i oprawcom pytania: co oni do mnie mówią? Co wy ode mnie chcecie? Kiedy Niemcy krzyczeli do ludzi: Ruhe! Ruhe! To dziewczynka mówiła, jakie rury? O czym oni rozmawiają? Była bośniaczką. Jak miała rozumieć język niemiecki? Żywiołowa, energiczna, pełna życia i chęci do życia dziewczynka obrywała za to, że po prostu nie rozumiała języka swoich oprawców. W Buchenwaldzie nasza bohaterka spędziła rok. Po co ty mnie bijesz? Co ja tobie zrobiłam? Nic ci nie zrobiłam. Czemu mnie bijesz? No powtarza to. Pani Mirosława już jako dziewczynka miała swój bardzo mocny, powiedziałbym, charakter, co zresztą dało się wyczuć także w rozmowie z nią. Nie chciała, żeby ktoś mówił do niej, że jest psem. Jak mówiła w wywiadzie ze mną, była dumną córką maszynisty i nie chciała, żeby ktoś ją tak nazywał. Nie rozumiała języka niemieckiego i nie chciała w tym języku mówić. Z Buchenwaldu trafiła do Düsseldorfu, gdzie spędziła kolejne pół roku.
Tam opowiadała mi o sytuacji, kiedy pewnego dnia Niemcy ustawili wszystkich więźniów na placu apelowym. Ustawili w szeregu i kazali wszystkim krzyczeć Heil Hitler. Dziewczynka nie wiedziała, jak to się wymawia, skąd miała to wiedzieć. Po drugie, nie chciała tego mówić, więc stojąc w tym szeregu, krzyczała Daj Hitler! Daj Hitler! I wyłapał to obozowy kapo. Podszedł do niej, złapał ją za ucho i powiedział Hitler ma ci coś dać? Ty głupi partyzancki psie! Dał jej miotłę do ręki i kazał zamiatać. Pani Mirosława z Buchenwaldu zapamiętała też Lagerführera, który był Austriakiem. Zszokowało mnie to, że powiedziała mi, że on by mimo wszystko był dobrym człowiekiem i początkowo chciał jej pomóc. Kiedy ona się stawiała, była taka krnąbrna i ciekawska, zadawała dużo pytań, to on podszedł do niej i powiedział nie stawiaj się, rób wszystko, co mówimy i nie stawiaj żadnego oporu. Im mniej pytań zadajesz, tym lepiej. Jeśli będziesz nasze polecenia wykonywać, to przeżyjesz. Gdy pani Mirosława to usłyszała, to wściekła się. Powiedziała, że on nie jest jej ojcem i nie będzie wydawał jej poleceń. Ten złapał dziewczynkę za szyję, kopnął, ustawił w szeregu, ot i dobroć w wykonaniu obozowych oprawców. Pani Mirosława mówiła, że nie chciała, żeby ktoś jej rozkazywał. Co więcej, nie bała się. Gdy zapytałem panią Mirosławę, czy ona nie bała się tak stawiać, czy nie bała się w taki sposób zachowywać w obozie koncentracyjnym, powiedziała, że nie, że jest to jugosłowiański charakter. Zabili mi brata, ja też mogłam zginąć. Mogli mnie zastrzelić, ale na pewno nie chciałabym wykonywać ich poleceń. Naprawdę tak mi powiedziała. Uważała też, że właśnie przez swój charakter Niemcy przewozili ją z obozu do obozu, chcąc się jej pozbyć. Tak, aby się jej pozbyć, ale niekoniecznie zabijać. O nie, w życiu nie, tego nie powiem. Wszyscy mówili, a ja mówiłem, daj Hitler. Z Düsseldorfu nasza bohaterka trafiła do Mauthausen. Pierwsze jej zdanie o tym właśnie obozie brzmiało, że ten obóz był straszny, że był koszmarny. I chyba najbardziej z całego pobytu w Mauthausen pani Mirosława zapamiętała Lagerführera o nazwisku Stein, który potwornie mścił się na więźniach. Katował ich bez większego powodu i podchodził do nich mówiąc straszne zdania. Mówił, że wszystkich pozabija, wytnie ich w pień, nikt nie zostanie, pozabija do zera. A wszystko to było spowodowane, że na wojnie miał stracić kogoś z rodziny. Gdy wypowiadał te ohydne słowa do więźniów, mała dziewczynka, pani Mirosława, stała z rękami złożonymi jak do modlitwy i mówiła sobie w myślach, Panie Boże, zabij jego, a później nas. Kiedy mi to opowiadała, to zaśmiała się. Swoją drogą, opowieści pani Mirosławy były wypowiadane z tak niezwykłą lekkością, tak jakby to, co się wydarzyło w jej życiu, było czymś zupełnie normalnym, a nie traumatycznym i trudnym do opowiadania. Opowiadała to w sposób taki bardzo inny, a wiele rozmów ze świadkami przeszłości przeprowadziłem. Pani Mirosława jest też kobietą niezwykle błyskotliwą. Pamiętam, gdy pokazywała mi gazetę, jakąś gazetę informacyjną, w której były podkreślone flamastrem dwa nazwiska, a działo się to na kilka lat przed wybuchem wojny w Ukrainie. Było podkreślone nazwisko Putin, Łukaszenka. Pani Mirosława patrzy na mnie, pokazuje palcem i mówi, widzi pan, na tych trzeba uważać. To niesamowita kobieta. Wracając jeszcze do Mauthausen. Pani Mirosława zapamiętała, będąc dziewczynką, naprawdę straszną sytuację, z którą zresztą boryka się tak naprawdę do dziś. Zimą dziewczynka była zmuszona do tego, aby w taczce przewozić węgiel od jednego baraku do drugiego baraku. I pewnego dnia, kiedy prowadziła tą taczkę, zauważyła po drodze starą skarpetkę. Było jej zimno w dłonie, więc od razu pomyślała, że weźmie tą skarpetkę i założy ją jak rękawiczkę, żeby było jej po prostu cieplej.
W tym samym czasie niestety przechodził Stein, który podszedł do dziewczynki i zapytał: Was ma zduchia? A on, ona mu tłumaczy, że jest jej zimno, pokazuje, że zimno jej w dłonie, że chciała się po prostu ogrzać i przyłożyć sobie tą skarpetkę. Kiedy Stein to zobaczył, uderzył dziewczynkę, kopnął ją w biodra, tym samym je łamiąc, przez co dziewczynka trafiła do szpitala. Pani Mirosława do dziś ma problemy z tym biodrem, ma problemy z chodzeniem. 10 dni po wizycie w obozowym szpitalu leżała w baraku, nie mogąc ruszać się z bólu. Kiedy względnie wyzdrowiała i mogła się poruszać, Stein od razu zagonił ją do roboty i powiedział, że ma pracować szybko, bo inaczej zginie. Jeszcze w Mauthausen pani Mirosława poznała kobietę, która niejako postanowiła, że się nią zaopiekuje. I powtarzała krnąbrnej dziewczynce: przytakuj Niemcom, nie stawiaj się, oni lubią, jak się im przytakuje. Odpowiadaj zawsze: ja, albo ja wol. A dziewczynka, gdy to usłyszała, powiedziała: ja wół? Ja żaden wół, będę mówić po swojemu, da. Ciekawe także jest to, co stało się ze Steinem. Pani Mirosława w rozmowie ze mną powiedziała, cytuję, że Bozia chyba jej modlitw wysłuchała, ponieważ Stein miał zginąć w jednym z baraków podczas bombardowania, a pani Mirosława przeżyła. I tak jak mówiła, Bóg zawsze wysłuchiwał jej próśb. Po roku w Mauthausen pani Mirosława wcale nie odzyskała wolności. Trafiła do jeszcze gorszego miejsca. Trafiła do Oświęcimia. Jej pierwsza myśl w głowie, kiedy już tam dotarła, to: dlaczego jest tu tyle ludzi? Boże, gdzie oni wszystkich tych ludzi pomieszczą? A jeśli nas pozabijają, to gdzie nas pochowają? Tam poznała kobietę o imieniu Greta, która mówiła jej to, co mówili inni chcący pomóc dziewczynce. Nie stawiaj się, wykonuj wszystkie polecenia, to przeżyjesz. W innym przypadku Niemcy po prostu cię zabiją. Dzisiaj narzekamy na naprawdę wiele rzeczy. Szef jest na mnie zły, zepsuło mi się auto. To nie jest mówienie w kategorii umniejszania problemom w czasach pokoju, ale pani Mirosława opowiadała, że będąc dzieckiem w niemieckich obozach koncentracyjnych, tak naprawdę musiała walczyć i pracować na wszystko, szczególnie na jedzenie. Ja od pani Mirosławy naprawdę wyszedłem innym człowiekiem, bo dostrzegłem, że problemy świata doczesnego w zasadzie nie istnieją. Dziewczynka w Oświęcimiu pamięta, jak musiała zimą rozkuwać lód na chodnikach i robiła to bardzo dokładnie. Takim drewnianym elementem uderzała w kostki lodu, tak aby, jak mówiła, broń Boże, nie potknął się ani nie pośliznął żaden Niemiec, bo wtedy byłby problem. Robiła to bardzo dokładnie. Nasza bohaterka pamięta też bardzo sytuację, która wstrząsnęła także i mną. Opowiadała mi, że pewnego dnia jeden z niemieckich zwyrodnialców zawołał ją, aby zaprowadzić ją do jednego z baraków. Dziewczynka weszła, oczywiście była przerażona, bo nie wiedziała, czego może się spodziewać. Ten pokazał na podłogę. Na podłodze leżał koc, a pod nim jakaś postać. W jednej chwili Niemiec odsłonił koc i oczom małej dziewczynki ukazała się martwa, naga kobieta z wyrytym na piersi Hakenkreuz. Pani Mirosława mówiła, że to była ofiara gwałtu, którą zamordowano, a niemiecki zwyrodnialec kazał dziecku sprzątnąć zwłoki zamordowanej kobiety. Małe dziecko pierwszy raz w życiu widziało nagą kobietę, a co dopiero ofiarę tak bestialskiej zbrodni. Dziewczynka nie chciała zwłok dotykać.
wybiegła z baraku i pobiegła do innego, aby o tym fakcie powiedzieć współwięźniom. Ci pomogli jej i zawinęli kobietę w koc, wynieśli z baraku. Co się z nią stało, co się stało z ciałem, no możemy się domyślać. Ten sam Niemiec, który kazał dziecku sprzątać zwłoki, nie odpuścił pani Mirosławie, tylko kazał jej wycierać krew po tej zbrodni. Pani Mirosława tego dokonała i podłogę wyczyściła tak, jak wspominała, jak czyste są buty oficera niemieckiego. Kiedy skończyła swoją pracę, Niemiec stanął nad nią, wyciągnął dwa cukierki za to, że dobrze pracowała i chciał dać dziecku do ręki. Pani Mirosława powiedziała, że ich nie wzięła. Absolutnie. Kłamała, że ma problemy z żołądkiem i nie może jeść cukierków. Powiedziała mi, że nigdy nic od tego zwyrodnialca by nie przyjęła. Przez cały ten czas dziewczynkę ganiano od jednej roboty do drugiej. Pewnego razu ludziom przebywającym w obozie powiedziano, że przez ten czas mają nie wychodzić z baraków, dlatego że istnieje bardzo poważne ryzyko bombardowań. Dziewczynka znów modliła się do Boga. Prosiła Go o to, aby bomba spadła gdziekolwiek. Niech spadnie gdzieś obok, ale nie na nasz barak. I tak też się stało. Przecież bombardowania fabryk w Obrenie-Birkenau były, ale bomba na barak, w którym przebywała dziewczynka, nie spadła. Więc Bóg posłuchał naszej bohaterki po raz kolejny. W Auschwitz-Birkenau nasza bohaterka spędziła niecały rok, po czym znalazła się w koncentracyjnym obozie dla dzieci w Łodzi. Tam, jak wynika z jej opowieści, nie było tak źle. Polskie kucharki w miarę opiekowały się tymi dziećmi. Warto też wspomnieć, że dzieci, które tam w Łodzi się znalazły, były sierotami. Dziećmi, które błąkały się, kradły, bo straciły swoich rodziców. Albo na przykład miały rodziców, którzy działali w polskim państwie podziemnym. Albo rodziców, którzy nie podpisali folksisty. Takie dzieci, szczególnie te młodsze, nie zawsze trafiały do obozów koncentracyjnych, ale właśnie także znajdowały się w takim obozie. Pani Mirosława doskonale pamięta wejście do Łodzi czerwonoarmistów, a w chwili ich wejścia ważyła 27 kg. I wyobraźcie sobie, że nawet oni byli w szoku, jak zobaczyli tak dużą ilość dzieci w tak fatalnym stanie. Pewnego dnia podszedł do dziewczynki jeden z czerwonoarmiejców i powiedział jej: ty się uspokój, nie przeżywaj, nie wiemy, co mamy z wami zrobić. Jest was ponad setka dzieci i nie mamy gdzie was zawieźć. Gdzie ty masz rodziców? Dziewczynka powiedziała, że nie wie, że byli, ale zniknęli. Pani Mirosława podkreślała mi też, że może to dziwne, ale ona nigdy się nie bała aż tak bardzo. Nie płakała tak jak inne dzieci, nie krzyczała za swoimi rodzicami. Nie była w stanie wytłumaczyć, czy było to spowodowane jedynie stresem, czy jeszcze jakimiś innymi emocjami, których nie da się tak jednoznacznie określić. Mówiła, że cały czas wierzyła, że rodzice gdzieś są. Skoro nas rozdzielili, to pewnie gdzieś są. Nasza bohaterka tym razem znalazła się w Moskwie, a jechała tam miesiąc. Opowiadała, że transport oczywiście był straszny, a dzieci, sieroty już w wagonach bydlęcych umierały z głodu i z zimna. Kiedy dojechali już na miejsce, to okazało się, że w Moskwie dla tych sierot nie ma po prostu miejsca, a żołnierze radzieccy, widząc w jakim stanie są dzieciaki, między sobą rozmawiali: a po co wy nam ich tu przywozicie? Przecież tu już nie ma miejsca. Przecież to trupy są. Co, mamy od razu ich pochować? Wszystko słyszała nasza bohaterka. Pani Mirosława doskonale pamięta też, że w Moskwie dostała coś w rodzaju płatków kukurydzianych. I było to tak smaczne, że smak zapamiętała do dziś. Po prostu przez cały ten czas była głodna, więc smak zapadł jej w pamięci. W Moskwie miejsca dla nich nie było. Więc dzieci przetransportowano do Władywostoku, gdzie ulokowano je w barakach. To tam nasza bohaterka od radzieckiego soldata dowiedziała się, że wojna się skończyła. Cóż to była za niesamowita chwila? Opowiadała, że
Wszyscy wiwatowali. Wszyscy świętowali. Żołnierz radziecki powiedział, że bomba już tu na was nie spadnie, jesteście bezpieczni. I pani Mirosława powiedziała, że wszystkie modlitwy były właśnie wysłuchane. Opowiadała, że modliła się o to, aby Bóg tych Niemców pozabijał, aby wywiózł ich gdzieś najlepiej na koniec świata, byleby dali nam spokój. W Związku Radzieckim pani Mirosława spędziła 3 lata, a w międzyczasie, przez cały ten okres, przez Czerwony Krzyż próbowała ją odnaleźć jej matka. Pewnego dnia do baraku wchodzi radziecki soldat i pyta się, imię, nazwisko. Ty jesteś Mirka? Tak, jestem Mirka. Nazwisko z domu. Birk, twój ojciec kim był? Maszynista. Patrzy w papierach, maszynista. Zgadza się. Dzieciom powiedziano, że jutro wyjeżdżają do Polski. I pani Mirosława, kiedy usłyszała, że wraca do Polski, to była przerażona, bo myślała, że znowu przewiozą ją do niemieckiego obozu. Uświadomiono jej, że nie, że tam już jest bezpiecznie. I po tym czasie znalazła się w Poznaniu, gdzie czekała na nią kobieta, której w zasadzie do dziś pani Mirosława nie uważa, jakoby była jej matką. Swoją mamę zapamiętała jako piękną kobietę o długich włosach, warkoczach do bioder. Teraz na dworcu czekała na nią smutna kobieta z krótkimi włosami, zmęczona, bez zębów. Do tego stanu doprowadziła ją wojna i jej doświadczenia. I wyobraźcie sobie, że pani Mirosława przez wiele, wiele lat nie wierzyła w to, że w Poznaniu odebrała ją jej matka. Mało tego, zwracała się do niej per pani. W jej głowie obraz dzieciństwa i chwil spędzonych z mamą wyglądał zupełnie inaczej. I ta kobieta dla niej była najpiękniejszą na świecie. Tu widziała kobietę, która po prostu była zdruzgotana. Także pewnie z tęsknoty do swoich dzieci. Dopiero ojciec, i to po kilku latach od wojny, uświadomił dziewczynce, że to jest jej matka, żeby przestała ją traktować jak obcą osobę. Ale pani Mirosława tak naprawdę nigdy nie przestała jej tak traktować. Dopiero w latach 80., kiedy mama pani Mirosławy zmarła, a warto zaznaczyć, że naszej bohaterki na pogrzebie nie było, bo w tym czasie przebywała w sanatorium, to gdy odwiedziła jej grób, to było jej żal. I przepraszała ją wtedy, że zwracała się do niej w taki sposób, że nie traktowała jej jak matka i że przede wszystkim nie pożegnały się tak, jak należy się pożegnać. Oto, co wojna robi z ludźmi. Na dziś, drodzy widzowie, to wszystko. Tak naprawdę to, co wam opowiedziałem, to telegraficzny skrót wszystkich przeżyć, jakie pamięta nasza bohaterka. Dziękujemy, że byliście z nami po raz kolejny przed ekranami. Dziękujemy, że wspieracie kanał History Hiking. Dziękujemy także za wasze wsparcie na Patronite, bo to dzięki takiemu właśnie wsparciu możemy realizować nasze podróże. Dziękujemy za każdą subskrypcję, za każdy kciuk w górze, za każde udostępnienie naszego kanału. Oczywiście udzielajcie się w komentarzach, w miarę możliwości na każdy komentarz odpowiemy. Pamiętajcie też o ofercie naszego sponsora Surfshark. Link do łatwej, bezproblemowej i szybkiej rejestracji znajdziecie w opisie pod filmem. Drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim patronom. To dzięki wam możemy realizować kolejne odcinki. Jeśli chcesz wesprzeć naszą misję, skorzystaj z linku w opisie pod filmem. W zamian oddzięczymy się różnymi bonusami, jak dostęp do ekskluzywnych filmów, których nie obejrzycie nigdzie indziej. Zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, uwzględnienie w napisach końcowych i wiele innych. Wspierają nas Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, March Cin, Andreas Czyżewski, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Adam Piastowski, Galicja Productions, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Jarosław Zębek i wielu innych. Serdecznie wam za to dziękujemy.